kurwa! Dobra, ja się wracam. Ja pierdolę. Teraz podstawowe narzędzie. Młotek. Delikatnie.
kawałek. Myślałem, że nie przeskoczę. Wiesz czemu? Szturek od plecaka mi się zahaczył, kurwa, i do tyłu mnie pociągło. Ja mam zawsze się, ale tutaj zawsze zapina. Co? To zapina się. Bo mi się to zahaczyło tutaj między to, kurwa, i nie mogłem pociągnąć tego. Yeah. Deszko za słaba. Ale to na za słaby dół. No. Czekaj, postaw ją. No kurwa,
właśnie ty widziałem ten filmik i w ogóle chyba mi mówił, ale nie mam pojęcia, gdzie to jest. W której części to Łysej Góry jest? Mi się wydawało, że gdzieś to właśnie tu na dole gdzieś. A jak kamień? Co, na niego da się wjechać? Nie, ale tam jest taki zajebisty podział, że Kuba mówi, że na KTM-ie był, to tylko na jedynce dali cały czas, nie? To jest bardzo długi i ciężki podjazd, tylko no przy tym kamieniu, a ja nie wiem, czy na Łysej Górze duży kamień. Nie podrzuciło. XC daje sobie radę. Mocny dół. Na przedni! Kurwa, właśnie widzę! Oto motor. 100 pojemności. Tu 100,5. A tamten 30. A tamten za tym to nawet nie jadę, bo tyle pojemności jest, że hej. Udało się ukończyć wypad. Wypad się udało ukończyć. Jesteśmy na podjazdach No Name. Nie możemy powiedzieć dokładnie gdzie. Kapuć? Chyba, że tak spuściłeś. Nie, jest powietrze. Nie, nie ma kapcia. A z przodu? A ja myślałem, że o tył chodzi. Ponad razu odeszła chyba dosyć sporo, nie? Dobra, jest kapuć. Trzeba było napierdalać piachu do środka. Z patykiem. No, u mnie awaria skrzyni, u Pitbike Ridera kapuć. Kurde mele. Nie za ciekawie. Dobra, no, na tyle baterii wystarczyło. My się widzimy jak zwykle w następnym odcinku, więc... Na razie, trzymajcie się! Na razie! No.